Społecznych powiedział o tym nasz kandydat na prezydenta Gdańska, pan Kacper Błażyński, o tych domach senioralnych, o tym wsparciu małych, mniejszych i większych klubów sportowych, tych chłopaków młodych i dziewczynek, którzy grają w różnych klubach. Te kwoty, które tutaj padały, rzeczywiście żenująco niskie. My w najbliższych paru latach przeznaczymy kwotę 500 milionów złotych na budowę nowych ośrodków sportowych, tematycznych placów zabaw, na infrastrukturę sportową, ale również dodatkowe oczywiście środki na domy seniorów. To, o czym powiedział nasz kandydat, w pełni potwierdzam, że dobrzy gospodarze, takim jakimi są kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, będą w stanie najlepiej wykorzystać również środki centralne na infrastrukturę lokalną. Ale także dla miast spoza tego ścisłego, najbardziej zurbanizowanego centrum Pomorza. Bo pamiętajmy, że przecież Pomorze to 2 miliony, czy to województwo, to 2 miliony 300 tysięcy mieszkańców. W samym Trójmieście, licząc razem z Remią Rudą, z Rubią Redą, Wejherowem, mieszka milion osób. Gdańsk, Gdynia, Sopot i te trzy miasta. Ale 1 300 000 jeszcze mieszka gdzie indziej. Nie zapominamy o tym oczywiście. Po to są drogi lokalne, ale po to również rozwój tych mniejszych ośrodków sportowych, stoczniowych. 190 milionów przeznaczamy na port w Ustce. Właśnie po to przeznaczamy dodatkowe środki. Już podpisana umowa pomiędzy Urzędem Morskim a Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Ale także Łeba, Rowy, te mniejsze ośrodki, wszystkie są beneficjentami naszej piątki dla Pomorza. Wielki rozwój Nabrzeża, nie tylko oczywiście tych wielkich miast. W duchu pewnej solidarności. Solidarności, drodzy Państwo, która czasami aż nie mogę uwierzyć, jak bardzo egoistycznie jest negowana przez naszych konkurentów politycznych. Proszę sobie wyobrazić, że tu niedaleko stąd, wprawdzie należący do innego województwa, Elbląg, buduje i tworzy swoje nowe perspektywy poprzez przekop Mierzei Wiślanej i sejmik województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaopiniował negatywnie ten wielki projekt. Aż ciężko uwierzyć, widzę, jak kiwacie Państwo głowami. Taka jest niestety rzeczywistość. To jest ten egoizm niektórych wbrew naszemu interesowi państwowemu. Ale my te podkopy pod suwerenność na pewno zwalczymy, Szanowni Państwo, i Mierzeję też przekopiemy. To jest program dla całego Pomorza, oprócz tych wielkich naszych działań, bo zrobiliśmy już bardzo wiele, przywracając jednocześnie wiarę wielu Polakom w wiarygodność państwa, w politykę, w wartość na poziomie lokalnym, samorządowym, w społeczności lokalnej, w drodze dotacji. To jest właśnie polityka. Po to idziemy do naszego, do wyborów właśnie z naszym programem samorządowym. Na słowo pisane za moim plecami. I dlatego właśnie stąd można mieć wielkie marzenia. Tu właśnie w Gdańsku te marzenia często się spełniają, bo przecież ten wiatr wolności, wiatr solidarności, który właśnie tutaj powiał w Gdańsku, w stoczni gdańskiej, nie powiem jakiego imienia ona wtedy była, i w stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Ten wiatr zamienił się w wicher wolności, wicher solidarności, który zniósł system zła, zniósł totalitarny system komunistyczny i przywrócił nam ogromną nadzieję. Potem w latach III Rzeczpospolitej ta nadzieja była zduszona, była przyćmiona, była często oszukana przez tamten system. Ale myślę, że wielu naszych rodaków widzi, że
błędami, spotykaniem się, ale my tę nadzieję tutaj chcemy z powrotem przywrócić. Przywracamy ją wszystkim ludziom w duchu tej wielkiej wiary Maksymy, którą właśnie wypowiedział tato Kacpra Płaszyńskiego. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Wszyscy budujemy wspaniały kraj, wspaniałą Polskę. Bo to potrzebujemy zwyciężać również w wyborach samorządowych. I drodzy Państwo, na koniec. Taki polski, bardzo ciekawy pisarz i marynista, Bronisław Miazgowski, powiedział: pływałem często pod prąd, żeglowałem często pod wiatr, więc nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. My też bardzo często musimy płynąć pod prąd. Żeglować musimy też często wbrew różnym, prawda, siłom, mediom, wbrew wielkim i możnym tego świata. Ale idziemy do przodu. Pokazujemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Że dla Polski wszystko musi być możliwe i dla Polski zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Tak mówił dziś Mateusz Morawiecki podczas samorządowej konwencji regionalnej na Radomiu. Tego właśnie prezydenta amerykańskiego tylko kolejna konwencja w Olsztynie i w Warszawie. Zachowanie naszej totalnej opozycji i to w tym zmieniającym się świecie, gdzie coraz bardziej dochodzą te antysystemowe siły do władzy, do Włoszech, to się wszystko jak gdyby że wytwarza pewną sumę zrozumienia wzajemnego, co być może też w jakiś sposób wybrzmi, czy może wybrzmieć. Na pewno to będzie. I poza tym, panie profesorze, nie jest to zbieg okoliczności, że tak, prezydent jest na otwarciu, nasz polski otwarciu tutaj dyskusji o Trójmorzu, o szczycie w Bukareszcie, prawda? Pierwszy dzień szczytu inicjatywy Trójmorza. Jedzie do Stanów Zjednoczonych, niejako też opowie prezydentowi amerykańskiemu o tym, co się zmieniło od zeszłego roku, w którym uczestniczył właśnie prezydent Trump, kiedy to było w Warszawie, prawda? Więc to jest, widać, że tutaj... Tak, myślę, że nawet w kuluarach, czy raczej w tym zapleczu polityki wśród specjalistów te rzeczy są już dogadane. Tu to spotkanie prezydentów praktycznie... Oczywiście, że dogadane. A co ma być niedogadane? Także proszę zastanowić się nad tym, co jest dogadane, a co niedogadane. Udziałali, żebyśmy z nim żyli, ale w następstwie Tak. Żebyśmy w nim żyli. Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz przyspieszenie postępowań sądowych, powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Koszty sądowe powinny być obniżane dla osób mniej zamożnych i w szczególności dlatego zdecydowaliśmy się całkowicie zlikwidować jakiekolwiek koszty na etapie postępowań związanych z szeroko rozumianym prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Minister dodał, że resort sprawiedliwości przygotował zmiany legislacyjne w kodeksie postępowania cywilnego, które mają na celu przyspieszenie w sposób bardzo istotny biegu postępowań. Nie będzie też wygłaszania orzeczeń do pustej sali. Za godzinę prezydent Andrzej Duda powoła sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, poinformował prezydencki minister Błażej Spychalski. Tymczasem rzecznik dyscyplinarny wezwał kilku... Tak, także proszę Państwa... Niech się pocałuje w dupę profi kredyt. W realizacji połowy środków planowanych na zaangażowanie tego programu, a więc 41 miliardów złotych. Program jest wdrażany.
Szef resortu rozwoju poinformował też, że do tego programu dodano kilkanaście nowych dużych przedsięwzięć na kwotę ponad 13 miliardów złotych. To oznacza, że na cały program rząd przeznaczy minimum 55 miliardów złotych. Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zakłada realizację sześciu głównych celów, m.in. wzrostu innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców oraz poprawę jakości środowiska. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju zajmuje się dziś sprawą dotyczącą nieprawidłowości i wyłudzeń z GetBack. Na posiedzenie przybyła m.in. wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Karczewska, która mówi o działaniach UOKiK-u w związku z aferą GetBack oraz jego kompetencjach w przypadku takich afer. Marcin Bujan, prezes zarządu Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack, podkreślał przed posiedzeniem komisji, że konsumentom zależy na tym, aby UOKiK wydał orzeczenie stwierdzające naruszenie ich interesów, jeśli chodzi o oferowanie obligacji. No nie chcą tego Uchańskiego wystawić, jak już jakaś ludzi tam wiesz, pieniędzy. Tak, czy no, okropny jest ten Uchański. Także gadać, Maryśka, musisz więcej i już. No. Wnioskodawca uzasadnił pozew w niewłaściwym trybie. Tym samym pozwany nie spełnił kryteriów podanych w artykule 111 Kodeksu Karnego, którym kierowali się posłowie Platformy. Sąd apelacyjny ma 24 godziny na rozpoznanie zażalenia. Jesteśmy bliżej decyzji o powołaniu stałych baz amerykańskich w Polsce, przyznał poseł PiS-u Bartosz Kownacki, były wiceminister obrony. Polityk powiedział, że wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie jest kolejnym etapem w kontynuowaniu dialogu, który, miejmy nadzieję, w perspektywie 12 miesięcy doprowadzi do obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Skierowanie kolejnych jednostek do naszego kraju zaapelował we wtorek prezydent Rzeczpospolitej w trakcie spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Andrzej Duda zapowiedział wówczas utworzenie stałej bazy nazwanej Fort Trump. Poseł Bartosz Kownacki był pytany na antenie telewizji Trwam, czy w Polsce może powstać baza na wzór takiej, jaka znajduje się w niemieckim Ramstein. Jakby ktoś 10 lat temu powiedział, że wojska amerykańskie będą w Polsce, to wszyscy by śmiali. Więc właśnie tak trzeba myśleć. Tak, powstanie drugi Ramstein i my będziemy potrafili przejąć to, co, o czym dzisiaj moglibyśmy tylko pomarzyć, te wojska, na przykład z Niemiec. Jak najbardziej zgadza się z takim podejściem, ale oczywiście to będzie wymagało czasu. Będzie wymagało nakładów, kosztów, ale też przyniesie korzyści. Przyniesie korzyści po pierwsze w sferze polityczno-militarnej, dlatego że dużo trudniej jest prowadzić jakiekolwiek nieprzychylne, nieprzyjazne działania względem państwa na terenie którego, i to jest gest polityczny Stanów Zjednoczonych, są wojska najsilniejszego dzisiaj państwa. A według Donalda Trumpa utworzenie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce kosztowałoby około 2 miliardów dolarów. Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów, powiedział amerykański prezydent. To były wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. A teraz czas na prognozę pogody. Dziś na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, a nad morzem okresami wzrastające do dużego. Temperatura od 26 stopni na północy do 29 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1008 hektopaskali. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi będą pan Joachim Brudziński,
minister spraw wewnętrznych i administracji, oraz pan Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Początek programu na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu i spotkanie z naszymi gośćmi w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pomoc nie tylko w szpitalu. Resort zdrowia chce, by dzienne domy opieki medycznej zostały objęte świadczeniami gwarantowanymi. Prace nad projektem w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi już ruszyły. Szczegóły inicjatywy w naszym dzienniku. Presja na włodarzy. Nacisk lokalnych społeczności sprawia, że coraz więcej samorządów ogranicza sprzedaż alkoholu. Destrukcyjny skręt Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszając do współpracy skrajnie lewicowego polityka Prawo i Sprawiedliwości. Po co to chlać tyle? Moja duda, ty. Moja ty duda. Po co tyle będziesz chlała? Teraz ta nierządnica to pijaczką jest nazywana w apokalipsie wieczorem. Nierządnicą jako. Nierządnicą. Ale to jest pijaczka. No, pijana, to był święty, wiesz. No, kropna. No. Jako ta pijaczka. To jest świetny. Jako ta pijaczka. Oj. Nierządnica pijana krwią święty, wiesz? W apokalipsie siedzia królowa. Prze. Wdową nie była, żałoby nie zazna. No. Tak, radio Kącita mamy, o. Wynalazek, proszę Państwa, największy wynalazek na świecie. Przy trwale bezpieczeństwo energetyczne, polski prezydent jeszcze jest w drodze do Stanów Zjednoczonych, tam ma być uroczyste powitanie, no i potem rozmowy 4-3, tak. Pana Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz innego zwycięstwa Łukasza Piepiaka, cywilisty zresztą z Ministra Sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby wprowadzić niezwykłe posiedzenia przygotowawcze. Sędzia ma też taką rolę, można powiedzieć, rozwiązującą. Jaki szum? Najnowszy. Nie tylko na tego rodzaju sprawy, tylko żeby dążyć do jakiejś ugody na początku, a jeżeli nie, to żeby sobie określić, w jaki sposób te sprawy rozstrzygać. No, zasada taka, żeby wszystko rozstrzygnąć na jednej rozprawie. Czyli chodzi o przygotowanie takiego planu. Poważono między innymi wprowadzimy obowiązkową odpowiedź na pozew, żeby już od samego początku było wiadomo, jakie będzie stanowisko drugiej strony. Zakaz mówienia do pustej sali. No, wyobraźcie sobie Państwo, że na dzisiaj są takie przepisy, że sędziowie muszą ogłaszać wyroki postanowienia na posiedzenia, na które nikt się nie stawia. No, to takie mówienie do pustej sali. Kwestia zmiennych uzasadnień. No, to też właściwie od lat się mówiło. Nikt tego nie wprowadził. My to wprowadzamy. Chodzi o to, żeby odciążyć sędziów, zaoszczędzić czas. Nie chodzi o to, jak to zna, kto zna konstrukcję uzasadnienia, żeby też czasownie nie przepisywać treści zeznań, dokumentów, cytować orzeczeń. Tu chodzi o to, żeby było meritum sprawy. Kwestia dotycząca wszystkiego typu dla przedsiębiorców, które też wprowadzamy. Kwestia upowszechnienia nagrywania rozpraw przez stronę. No, na dzisiaj można powiedzieć, chodzi o to, że nie ma możliwości, żeby nagrywać, rejestrować pewne zdarzenia, czynności, które są przeprowadzone na salach rozpraw. Natomiast będzie możliwość samodzielnego nagrywania przebiegu rozpraw, będzie tylko konieczność poinformowania o takim zamiarze sądu. Kwestie dotyczące ograniczenia nadużywania zadań, wniosków na przewlekłości, no i zwolnienia z kosztów przede wszystkim dla osób mniej zamożnych. Można powiedzieć, to jest taka rewolucja tutaj. Chodzi o to, żeby te mniej zamożne osoby nie płaciły za pewne sprawy. Będą wprowadzone zmiany właśnie w opłatach. Chodzi o osoby, które no, mają problemy, na przykład muszą opłacić edukację dla dzieci, leczenie, utrzymywać rodziny. No i przykładowo chociażby... Mają problemy. Są, będą bez opłat. W ogóle bez opłat. Pracownicy, którzy będą dochodzili na przykład swoich spraw, w sądach pracy, spośród pracodawców, oni w ogóle nie będą podnosić żadnych opłat. Także tych zmian jest sporo, zarówno
zarówno w procedurze karnej, jak i w procedurze cywilnej. Ci, którzy mówili, że nas interesuje tylko zmiana personalna, mylili się. Myślałem, że ja wiem, tylko się mówi o tym, co dotyczy na przykład to się dziwią, są wzywani do postępowania wyjaśniającego. To nie jest postępowanie dyscyplinarne, to oznacza. Nie jest postępowanie dyscyplinarne, jest całkowicie poza ministrem sprawiedliwości. To jest decyzja po prostu rzecznika głównego, rzecznika dyscypliny i on ma prawo żądać wyjaśnienia. Zmiany są, będą zmiany dalej, będziemy kontynuowali to nasze wielkie dzieło naprawy Rzeczpospolitej, a żeby tak się stało, to ten filar fundamentalny wymiar sprawiedliwości musi być uzdrowiony. Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę. Do tych tematów, gorących tematów na pewno będziemy powracać. Wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję, z panem Bogiem. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Michałem Wójcikiem, wiceministrem sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Wszystkie kości. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł Annę Schmidt-Rodziewicz, przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Szczęść Boże, pani poseł, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam. Zresztą witam radiosłuchaczy. Pani poseł, szczególne wydarzenie. W Warszawie, w gmachu parlamentu trwa piąty światowy zjazd Polonii i Polaków. Okazja także szczególna. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgadza się, to wydarzenie ma miejsce z częstotliwością co kilka lat. Polonia, Polacy ze wschodu, nasi rodacy ze wszystkich stron Europy i świata, ze wszystkich krajów, w których żyją, mieszkają, przybyli do Polski, przybyli do Warszawy, do polskiego parlamentu, aby spotkać się wspólnie ze sobą, aby spotkać się z przedstawicielami obu parlamentu, senatu, sejmu, z władzami. Wczoraj odbyło się również spotkanie z parą prezydencką. To szczególny czas, ponieważ no, rzeczywiście przygotowujemy się wszyscy tu w Polsce, ale także poza granicami kraju do obchodów, do największych świąt naszej ojczyzny, stulecia, obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. I ten akcent, ten aspekt towarzyszy w każdej części wystąpienia, w każdym słowie, które pada w trakcie wystąpień, w trakcie dyskusji, w trakcie paneli dyskusyjnych. Dziś kolejna część obrad poświęcona sytuacji Polonii i Polaków poza granicami kraju, przygotowaniom do obchodów stulecia niepodległości, więc rzeczywiście czas szczególny, wizyta szczególna i bardzo uroczysty i podniosły charakter tych spotkań. Pani poseł, Polonia rozsiana w różnych zakątkach całego świata, ale także Polacy, myślę w sposób szczególny o Wileńszczyźnie. Jakie są te najważniejsze problemy dotyczące Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny? Wiemy, że po roku 89 różne były okresy, jeżeli chodzi o podchodzenie polskiego parlamentu do Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny. W ostatnim czasie oczy polskiego państwa bardzo mocno skoncentrowane są na sytuacji naszych rodaków poza granicami Polski. Tak, jest to jedna z głównych osi polityki zagranicznej państwa polskiego. Niech dostęp na to, jak ważna dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu premiera Mateusza Morawieckiego jest sprawa naszych rodaków mieszkających i przebywających poza granicami kraju. I jednym z namacalnych dowodów będzie fakt, że w tej kadencji Sejmu po raz pierwszy Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą, której mam zaszczyt przewodniczyć, osiągnęła poziom komisji dużej. Cały czas skład tej komisji się powiększa. Już przybyło kilku parlamentarzystów od początku kadencji. W tej chwili komisja liczy ponad 40 parlamentarzystów. To jedna z największych komisji w Sejmie. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ to większe szanse i większa sprawność w opiece nad naszymi rodakami, w procedowaniu spraw zarówno na poziomie legislacyjnym i prawnym, ale także w częstych wizytach naszych przedstawicieli, delegacji, w których ja również w miarę możliwości staram się brać udział w spotkaniach, zarówno na wschodzie, jak i na wschodzie. Ja tylko przypomnę, że tylko w roku 2018 przedstawiciele komisji odwiedzili naszych rodaków na 5 kontynentach. To jest bardzo intensywne tempo prac. Przygotowujemy się wspólnie także z naszymi rodakami poza granicami kraju do tych uroczystości, do tych obchodów. Będziemy się starali w miarę możliwości w nich uczestniczyć.
Dobra. Już w wielu krajach, w wielu miastach poza granicami Polski te uroczystości się rozpoczęły właśnie z uwagi na fakt, że przed nami te największe uroczystości w Polsce, w Warszawie, w naszych miastach, miasteczkach, gminach, wioskach i z tych oczywiście parlamentarzyści będą uczestniczyć, dlatego wyjeżdżamy wcześniej. Wcześniej spotykamy się, wcześniej uczestniczymy w przygotowaniach do stulecia niepodległości poza granicami kraju. Pani poseł, bardzo ważny projekt, myślę, że przełomowy w historii Polski, to reprezentant Polonii w polskim parlamencie. Na jakim etapie jest ten projekt i kiedy możemy się spodziewać jego realizacji, bo Polonia z ogromnym entuzjazmem przyjęła taką propozycję. Rzeczywiście to historia bez precedensu, że przedstawiciel organizacji polskiej czy polonijnych zasiądzie w polskim parlamencie. Ta sprawa powinna była być już dawno uregulowana, ta sprawa na głos naszych rodaków musi być słyszalny w sposób wyraźny. To nie tylko w trakcie wyborów, kiedy głosują na wybieranych swoich polskich przedstawicieli obojg parlamentu, ale także w sposób przyjemny, biorąc udział w tych obradach i stworzeniu prawa, które przecież tak ważne jest również dla naszych rodaków. I tego, i on tu przyleci. Wczoraj w trakcie wystąpienia na sesji plenarnej inaugurującej świadczenie wspominał o tym projekcie. Będziemy czekać, trwają jeszcze ostatnie uzgodnienia, konsultacje. Będziemy czekać na ten projekt w polskim parlamencie, będziemy czekać w Sejmie i myślę, że będziemy mogli się pochwalić tym, że wprowadziliśmy rozwiązania, na które oczekiwało tak wielu naszych rodaków poza granicami kraju. Pani poseł, kolejną bardzo ważną sprawą jest proces repatriacji, także ogromne zaniedbanie, jeżeli mówimy o czasach wcześniejszych. Wiemy, że ta propozycja polskiego państwa przyspieszyła, jeżeli chodzi o sytuację i możliwość powrotu Polaków spoza granic Polski do swojej ojczyzny. Radio obrotowe. Jesteśmy po dwóch nowelizacjach ustawy repatriacyjnej. Tylko w tej kadencji Sejmu znowelizowaliśmy także ustawę Karta Polaka. Jesteśmy po wizytach studyjnych przedstawicieli komisji, o czym informowaliśmy też radio słuchaczy na bieżąco w trakcie tych wizyt. Celem tych wizyt było zapoznanie się z bieżącą sytuacją, przyspieszeniem tego procesu repatriacyjnego. Odbyło się już kilka posiedzeń komisji. Ja zwołuję te posiedzenia w dość regularny sposób, aby monitorować na bieżąco tę sytuację. Efektem naszej ostatniej wizyty w Kazachstanie chociażby stało się szybkie i sprawne uruchomienie przez MSZ tutaj podziękowania dla wiceministra, który opiekuje się Polonią i Polakami z ramienia ministerstwa dla pana ministra Andrzeja Papieża, który szybko po naszej wizycie na prośbę tamtejszej społeczności mniejszości polskiej, na prośbę parlamentarzystów uruchomił kolejny etap konsularny po to, aby wesprzeć panią konsul, która przyjmuje, ciężko pracuje, by przyjmować i procedować te wnioski repatriacyjne, których wpływa coraz więcej. Pani poseł, powracający Polacy do ojczyzny, jakiej pomocy mogą spodziewać się od państwa polskiego? Jak wygląda ten proces, kiedy już przybędą do Polski? Realne wsparcie finansowe, pieniądze, które dostają na tak zwany start. Uruchamiamy kolejne ośrodki repatriacyjne. Jeden już od dłuższego czasu działa w Pustu, składem w domu Polonii, ale ponieważ Polonii będzie jest znacznie więcej, w związku z tym, jak informował nas pełnomocnik rządu do spraw repatriacji pan minister Kozłowski, kolejne ośrodki będą uruchamiane. Jeden już kolejny został uruchomiony. Trwają prace przygotowawcze nad uruchomieniem trzeciego, więc ta infrastruktura, rozszerzenie, powiększenie tej infrastruktury, która została stworzona właśnie po to, aby obsługiwać, aby przyjmować naszych rodaków i stwarzać im możliwości startu, bo przecież pamiętajmy, że nie wszyscy mają domy i rodziny, do których mogą przyjeżdżać, więc toczą się prace przygotowawcze. To jest też realne wsparcie finansowe, które repatrianci otrzymają. To jest wsparcie psychologiczne, to jest wsparcie opiekunów dla osób starszych, które w sposób trudniejszy będą się adoptować do nowych warunków, mieszkania w swojej ojczyźnie, a więc także takich spraw bieżących urzędowych, pomoc w adaptacji na terenie kraju, to jest wreszcie
się moje pomocą do języka polskiego, a więc szereg rozwiązań, które... Także proszę Państwa, nasze marzenia były, są realizowane, są zrealizowane, że i tych kar nie będziemy w sądzie płacić, znaczy kar, ja to nigdy nie płaciłem, ale tak sobie tylko mówię, no w imieniu nas wszystkich, że ludzie, którzy powiedzą podanie w jakiejś sprawie, to nie będą kary płacić, bo nie muszą mieć tyle pieniędzy, jak firma Profi Kredyt myślała, że jeden dziad jako ten windykator wskoczył na blok, drugi to już mówił, o, że jeszcze 2000 za sąd dojdzie, że to, no to niech się pocałuje w D, taki głupi, wiesz. Jeśli chodzi o naszych rodaków, jest wiele zagranicznych tematów, jest wiele trudnych miejsc. Jednym z takich miejsc jest właśnie Litwa, gdzie wiele spraw zostało nieuregulowanych. Będziemy się domagać tego, aby Litwa przywróciła ustawę o mniejszościach narodowych, zlikwidowaną w 2010 roku, która w sposób jasny i dobitny regulowała prawa mniejszości polskiej. Zawsze rząd polski stoi na stanowisku, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, wcześniej pan premier Beaty Szydło, mówi jednym i wyraźnym głosem. Mniejszości, które przybywają do Polski, Ukraińcy, Litwini, różnej narodowości, przedstawiciele różnych narodowości są traktowani w sposób partnerski, działają uczelnie, na terenie których można uczyć się, języka ojczystego. Jest szereg rozwiązań prawne, legislacyjnych, które ułatwiają pobyt cudzoziemcom na terenie kraju. I jeśli mamy budować dobre relacje, partnerskie relacje, to jest słowo klucz, partnerskie relacje z różnymi krajami, także z Litwą, to osią tych partnerskich relacji jest zabezpieczenie spraw mniejszości polskiej na Litwie i my się tego w sposób konsekwentny będziemy domagać. I ostatnie pytanie, pani poseł, to także zwiększenie środków, które znalazły się w polskim parlamencie na rzecz organizacji polonijnych i na rzecz Polaków mieszkających poza granicami Polski. Tak, w tej kadencji po raz pierwszy od wielu lat ta kwota została zwiększona. Ja przypomnę, że do tej pory środki wydawane z budżetu państwa na Polaków na wschodzie i Polonię, szeroko pojętą, to kwota 75 milionów. Już w tej chwili udało się zwiększyć tą kwotę do ponad 100 milionów i marszałek Senatu, pan marszałek Karczewski zapowiadał, także zapowiedzi padały ze strony członków rządu, że w miarę możliwości będziemy starać się i będziemy lobbować, aby ta kwota jeszcze wzrosła. Rozumiemy, że potrzeb jest dużo, organizacji jest dużo, chcielibyśmy wspierać i naukę języka, i działalność oświatową, i kulturową, która przecież stanowi jądro tożsamości naszego narodu i takie organizacje koniecznie potrzebują wsparcia. Niestety ograniczona ilość środków, choć nie jest to kwota mała, ale też biorąc pod uwagę, jak wielka liczba Polaków mieszka poza granicami kraju, a przypomnijmy, że jedna trzecia naszych rodaków, a więc ponad 20 milionów przebywa poza granicami Polski, mieszka, żyje, tym osobom, naszym rodakom w sposób szczególny należy się wsparcie ze strony państwa polskiego. To jest nasz moralny obowiązek i to jest dług, który w przypadku wielu potomków już Polaków, którzy cierpieli, zostali zesłani, wygnani z kraju, pozbawieni obywatelstwa, pozbawieni możliwości funkcjonowania i życia w Polsce. Tylko za to, że byli Polakami, tylko za to, że reżim ówczesnych czasów nie pozwalał na to, aby móc żyć i funkcjonować w Polsce. To jest nasz moralny obowiązek i spłata moralnego zobowiązania wobec ich potomków. Pani poseł, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam panią poseł, ale oczywiście pozdrawiamy także wszystkich naszych Polaków mieszkających poza granicami Polski. Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panią poseł Anną Schmidt-Rodziewicz, przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Także Państwo zobaczą, ile wiadomości, jak spełniają się nasze marzenia sprawiedliwe. Żeby tym nie chciałbym odszerzać ich na pewno. Tym nie chciałbym. Thank you.
trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana przewodniczącego sekcji krajowej pracowników handlu NZZ Solidarność, pana przewodniczącego Alfreda Bujarę. Witam panie przewodniczący, szczęść Boże. Panie przewodniczący, główny inspektor pracy o kontroli handlu w niedzielę. 8,5% sklepów otwartych wbrew prawu. Czy ta statystyka pokazuje, że ta ustawa o zakazie handlu w niedzielę jest niedoskonała? Proszę państwa, Państwowa Inspekcja Pracy twierdzi, że procent 8,5% procent kontrolowanych sklepów to jest nieduży odsetek. No, ja jestem troszeczkę innego zdania. Ta ustawa zaczyna się troszeczkę rozchodzić, bo popatrzmy chociażby z punktu placówek pocztowych, gdzie te żabki no, wykorzystały pewną lukę, aczkolwiek jest to nadinterpretacja prawa, bo były skierowane wnioski do sądów. I sądy się wypowiedziały no, w przeróżny sposób. Jedne umarzają sprawę, drugie stwierdziły, że jest to nadużycie, a więc niezgodne z prawem działanie, inne, że jest zgodne, a więc no, to pokazuje różnorodność tutaj różnych sądów. Ale te 8,5%, o których ostatnio mówił, to tak uważam jest bardzo dużo, bo przecież skontrolowanych zostało tylko 9,5 tysiąca placówek. I teraz my wnioskujemy o tutaj zmianę w ustawie, nowelizację. No dziwimy się, że ta nowelizacja nie została przez resort pracy rozpoczęta. I jesteśmy bardzo zaniepokojeni, bo obiecywano nam, że to się stanie po wakacjach we wrześniu. No niestety tak się nie stało. Bo tak jak wspomniałem, placówki pocztowe. W naszej ustawie pierwotnej, którą no, tysiące ludzi podpisało, również słuchacze Radia Maryja, nie było czegoś takiego, nie było możliwości dopuszczenia właśnie placówek pocztowych w niedzielę, bo znaliśmy to jako placówkę usługową, a nie detaliczną. Również popatrzmy na stację benzynową, co się dzieje, no bo przecież no, w różne sposoby są dobudowywane jakieś tam sklepy do stacji benzynowych. To też jest niepokojące. Myślę, że to też trzeba unormować. W naszej ustawie placówki na stacjach benzynowych mogłyby być otwarte, ale tylko te, które mają 80 metrów, a poza budową mopy 120. I to by rozwiązywało sprawę. No i doba pracownicza. Popatrzmy, co się dzieje. Pracownicy pracują do 24 i muszą przyjść do pracy w poniedziałek po wolnej niedzieli, po północy w niektórych placówkach, między innymi Biedronce czy w Tesco. To też jest bardzo niepokojące. Myśmy proponowali inne rozwiązania, żeby doba pracownicza, ta niedzielna, rozpoczynała się od 22, a więc sklepy mogłyby być czynne do 21. No, to niektórzy mówią, że to za mało, ale popatrzmy na kraje Europy. No, nie ma handlów poprzedzające wolne niedziele czy niedziele do północy gdzieś w Europie. No, naprawdę to jest niebywała rzecz. Jeszcze najważniejsza rzecz, kontrola. Myśmy proponowali, żeby w tej ustawie naszej zgłoszonej, żeby kontrole sprawowały w oparciu o kodeks karny, policja, prezydencka, Panie przewodniczący.
czy trwają jakiekolwiek prace chociażby nad nowelizacją tej ustawy? Czy jest jakaś inicjatywa ustawodawcza ze strony związków zawodowych? Czy państwo informujecie odpowiednie organy, m.in. ministerstwo, o konieczności dokonania zmian w tej ustawie? Przepraszam, z naszych informacji wynika, że dwie kolejne sieci podpisały umowę z można powiedzieć, z operatorami pocztowymi, bo tak to się nazywa, i z mocy prawa stały się placówkami pocztowymi. I teraz mam pytanie do rządu. Jak będą zwlekać z nowelizacją, to ta ustawa naprawdę nam się rozjedzie, bo nie wyobrażam sobie, żeby kolejne sieci tutaj w tym momencie otworzyły sklepy w niedzielę, nawet na pół roku, bo się zastanawiają nad tym, że otworzą. I będzie naprawdę ustawa nie sprawdza się. Dlatego my apelujemy i można powiedzieć, co tydzień spotkamy redaktowi siostry, który się rodzinnej pracy, który się zajmuje tą nowelizacją. I prosimy o rychłe podjęcie prac nad nowelizacją. Panie przewodniczący, że ta batalia o prawa pracownicze trwa, to chociażby dzisiejszy dzień i obecnie panie przewodniczący, wraca także z protestu w obronie praw pracowniczych. Tak, dzisiaj odbył się o godzinie 11 protest pod Centrum Dystrybucyjnym Iska w Radomsku. Było 80 tysięcy pracowników, członków związków, którzy poparli ten protest. Zapewnienie dyscyplinarne przewodniczącego organizacji zakładowej kolegę Tomasza Jamrosika, który zmienił się pracodawcy poprzez ciągłe zgłaszanie nieprawidłowości pracy. Bo na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Państwowa Inspekcja Pracy była sprawy w tym zakładzie pracy, gdzie musiała poprawić znacznie warunki pracy. I również tego się domagali związkowcy. To było działanie wymierzone, bo to jest zemsta, powiem. Jeszcze takim głosem do trumny uważam było to, że nasi koledzy z tej firmy, przewodniczący, który został dyscyplinarnie zwolniony, domagał się powołania Europejskiej Rady Pracowniczej. Niestety firma duńska, właściciel duński, nie zgodził się na powołanie tej rady. Wcześniej ona była, ale tylko służyła krajom Europy Północnej, a więc funkcjonowała tylko w krajach skandynawskich. Myśmy się tutaj jako Solidarność upomnieli o to, żeby taka platforma powstała, a zgodnie z europejskim prawem musiałaby powstać. Pracodawca za tą reperkusję w stosunku do przewodniczącego. Bo naszym działaczom zależało, żeby o tych problemach mówić na arenie międzynarodowej. Niestety. Duński pracodawca, który zabiega, by być jednym z najlepszych w Europie, oczywiście jest dobrym pracodawcą dla duńskich pracowników, dla niemieckich pracowników, jeszcze nie francuskich, ale w Polsce niestety się tak nie zachowujemy. Jako Polacy dla niego jesteśmy tanią siłą robotą, jesteśmy fabryką do robienia pieniędzy. Jesteśmy przedmiotem w rękach właśnie tych dużych korporacji. I to się musi zmienić, bo to jest tak naprawdę uderzenie w niezależność, samorządność związku zawodowego. Solidarność w latach 80. walczyła właśnie o ten znak, nie samą znak Solidarności, ale o to, żeby być niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym. I ludzie za to tracili życie, zdrowie, siedzieli w więzieniach, a dzisiaj musimy od nowa o to walczyć, będąc w Unii Europejskiej i mówi na
się, że no, prawo europejskie również nas będzie dotyczyło też kwestii.